Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam was bardzo serdecznie. Jakoś evencik się skończył, no to trzeba tutaj stworzyć oczywiście bitewkę i spróbować, no właśnie, znaleźć jakąś skrzyneczkę fajną. Na naszym trybie oczywiście Joker, która będzie w stanie zaimponować mi do tego stopnia, żebym mógł powiedzieć, kurczę, nie no, ta skrzynka na tym trybie jest odmieniona naprawdę. Póki co dostajemy kosę, Autotronic, Falchion, ze skrzynki nie pamiętam jakiej, chyba Toolbox, tak mi się wydaje, na 90% był to Toolbox. No ale zobaczmy jak pójdzie nam dalej, bo mój przeciwnik dostał, no, niebyle gorszego skina, znaczy, no, trochę gorszego, bo 1000 zł tańszy tutaj Fuel Injector. Oczywiście tryb Joker sprawia, że na każdego skina wtedy mamy taki sam procent, żeby go trafić. No i zobaczmy, no tutaj bitwa naprawdę się udała, 2900 zł, więc bardzo fajnie nam tutaj oddało. No i tak jak wspomniałem, no skrzynia, która tutaj najbardziej mi zaimponowała, no była skrzynia Toolbox, która normalnie kosztuje 8,40, ale na tym trybie Joker kosztuje prawie 300 zł. Więc tą skrzynkę w sztukach 6 sobie wrzucimy i zobaczymy oczywiście, czy uda nam się również powtórzyć ten sukces, lub może tutaj ciut coś lepszego może trafić, zobaczymy. Najlepszy item to jest właśnie ten Falchion za 1500, więc no trafiliśmy w sumie najlepszy możliwy item do trafienia. Zobaczymy, czy uda nam się zrobić to samo po raz kolejny. Oczywiście przypominam ci o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, na Discorda dołącz, no i oczywiście użyj kodu CROXY na CSGO skinsie, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, no to logujesz się z linku zepsu, bądź klikasz oczywiście magiczny tutaj zielony plusik, no i oczywiście kodzik CROXY przez 2x sobie wpisujesz, 10% więcej oczywiście do każdej wpłaty dostajesz, możesz kod używać do woli, no i oczywiście skrzyneczka na start za free. No tutaj ta kosa, która spada moim przeciwnikowi, trochę tutaj moje plany, że tak powiem, zniszczyła, no tym bardziej, że tutaj dostaliśmy Fuel Injectora w bardzo ładnym stanie, bo Fuel Test za 900 zł, no kurczę, no minimalnie tutaj niestety przegraliśmy, dlatego spróbuję tego Toolboxa jeszcze raz tutaj wrzucić na battle i zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie w oczywiście tym ej, czekaj, bo co rękawice. Serio, ten nóż jest droższy od tych rękawic? Szczerze? Kurczę, no kłóciłbym się tutaj, bo jeżeli udałoby nam się te glowsy dostać w dobrym stanie, no to szczerze wydaje mi się, że one mogą być droższe od tego Falchiona. No oczywiście nie mówię tutaj o glowsach duct tape, które kosztują 600 zł, no ale tamte glowsy, te żółte, nie pamiętam, kauszyn one się nazywały, no to te glowsy, no na pewno ponad kafla kosztują, nie? Ale zobaczmy, bo pierwsza bitwa, gdzie nie dostajemy właśnie, ani ja, ani mój przeciwnik, nie dostajemy tej kosy, no ale za to tutaj no Fuel Injector, tutaj duct tape, więc będzie to bitwa, no, o dziwo na minus, okej, nie podoba mi się to. Ostatnią szansę daję tej skrzyni Toolbox, wrzucam 10 sztuk teraz i zobaczymy, jak teraz ona się zaprezentuje. Od razu tutaj już ktoś do nas dołączył, więc nie ma potrzeby wrzucać oczywiście bota. Ojojoj, wariacie! 500 zł, a w Kasimow, no, tego skina jeszcze nie dostaliśmy, no ale no właśnie, no nie no. I mój przeciwnik zdobywa kosę, stary. Nie podoba mi się to, to jest strata w tym momencie, ale właśnie, o to chodziło, 1200, okej. Okay. Czyli jednak minimalnie tutaj te glowsy tańsze od tej kosy faktycznie, ale to są te rękawiczki, więc myślę, że jakby spadł jakiś minimal wear, no to mogłyby być faktycznie droższe od tej kosy, no chyba, że po prostu maksymalnie field tested mamy te rękawiczki, kauszyn w tej szyni, no ale bitwa się szykuje, naprawdę tutaj bardzo solidna, zobacz, kolejna Afkasimov, tym razem za, no, 700 ponad, field tested, 3 skrzynki do końca, no i powiem tak, przewaga 1000 zł, stary, to jest skrzynka, naprawdę. Pamiętacie, co mówię na początku? Że mam nadzieję, że znajdę skrzynkę, o której będę mógł mówić w samych superlatywach, stary. I no, myślę, że tutaj mogę powiedzieć, że skrzynia Toolbox na tym trybie Joker jest po prostu chora, stary. Znalazłem idealną skrzynkę na ten tryb i nie kosztuje ona jakoś mega dużo, bo zobaczcie, że za 3 otwarcia musimy zapłacić 862 zł. To nie jest naprawdę dużo, biorąc pod uwagę inne skrzynki, takie wiesz, topowe, które zazwyczaj otwieram, jakieś, nie wiem, ametysty, które normalnie kosztują tam ponad 800, a na tym trybie właśnie Jester, no kosztują tak z parę koła, więc to nie jest ten próg, to jest próg niższy, który bardzo mi się podoba, bo dalej idzie na tej skrzyni zarobić i tak jak wam powiedziałem jakiś czas temu, będę właśnie chciał taką, no może nie a la serię, ale tak parę odcinków właśnie chciałbym zrobić
takiego testowania właśnie tych skrzynek tańszych, bo wiem i widzę na własnej skórze, że na tym trybie Joker te tanie skrzynie naprawdę mogą mnie tutaj zachęcić do otwierania ich. No generalnie wiesz, że ja sceptycznie podchodzę do tych tańszych skrzynek, no bo jak mam oczywiście duży budżet, no to lubię sobie zakręcić jednak troszkę droższą skrzynką, tak? No ale jak widzę takie skrzynki tańsze, które po ulepszeniu tutaj na tym trybie Joker kosztują 800 zł, znaczy no normalnie tutaj jednak kosztuje 300, ale jak widzę, że tutaj takie ładne skiny idzie dostać, no to naprawdę powiem, że podoba mi się to. Dobra, otwórzmy jeszcze raz na raz i zobaczcie. I to jest właśnie to, o czym mówię, stary. Kolejny autotronik, do tego glossy, stary. I wiesz co? Mi się dzisiaj powodzi. A jak mi się powodzi, to widzowi też się będzie powodzić. Takie rękawiczki z tej właśnie skrzyneczki lecą do was na giveaway. Oczywiście dla osób, które z kodem Croxy wpłacają. Jak chcesz oczywiście te glossy wygrać, no to wystarczy, że wpłacisz 3 dyszki z kodem Croxy. No i taki giveaway dla was, wariacie, odpalam. Do tego również awupka czeka na was. Chrome Cannon, bardzo ładna awupa. Kałach Asimov i USP Kill Confirm. Więc jak wpłacisz sobie te 3 dychy, no to możesz sobie do każdego tutaj giveawaya po kolei dołączyć. I jak uda ci się oczywiście wygrać, to instant powiadomienie dostajesz z takim prezentem właśnie, że udało ci się wygrać. Im więcej oczywiście wpłacisz, no to tym większa szansa na wygraną któregoś z tych pięknych skinów. A my na koniec spuszczamy bombę, czyli 3 skrzynki Gemstone. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Dajcie znać koniecznie, co sądzicie o testowaniu właśnie takich skrzynek i czy wam się takie odcinki podobają. Czy chcecie, żebym tutaj szukał jakichś perełek właśnie wśród tych tańszych skrzynek, które na tym trybie Jester mogą oddawać, tak jak dzisiaj oczywiście skrzynia Toolbox. No a co no, ja się z wami żegnam, leci ostatnia skrzynia tutaj Gemstone. Mam nadzieję, że uda nam się to odbić i chyba nam się udało. I bitwa na koniec wygrana. Dziękuję za oglądanie, widzimy się na następnym filmie. Siema!